dzieciaki są do mnie podobne? To bardzo ciekawe pytanie, bo zapewne Sebastian tak uważa, ale zazwyczaj wtedy, kiedy na przykład coś broją, chociaż ja uważam, że temperament również mają po tacie, chociaż może ktoś się spodziewać, że właśnie mój mąż nie ma takiego temperamentu, ale jednak często tak jest, że faktycznie słyszę od mojej mamy, że dzieciaki są do mnie podobne, że na przykład moja Tosia, która jest takim bardzo energetycznym dzieckiem, jest całą mną wtedy, kiedy ja byłam właśnie taka mała jak ona. A też to miłe słyszeć, że dzieci są do mnie podobne. Jest to gdzieś tam takie wzruszające, że nagle taki mały człowiek może być usposobieniem twoich cech. Na moje macierzyństwo praca w Dzień Dobry nie wpłynęła ze względu na fakt, że jakby super mamy zorganizowaną logistykę w całym domu. Ja faktycznie wychodzę do pracy wtedy, kiedy jeszcze dzieciaki śpią. Dzień wcześniej już przygotowuję się do tego, żeby właśnie nikogo rano nie zbudzić. No ale jakby zawsze rolą Sebastiana było odwożenie dzieciaków do przedszkola, więc jakby to w tym względzie nic się nie zmieniło. I zawsze też jestem już, kiedy one wracają z przedszkola. Więc w jakiś sposób nie wpłynęło to znacząco na moje macierzyństwo, ale w momencie, kiedy była pandemia, i mieliśmy inaczej zorganizowane dyżury w pracy, no to wtedy faktycznie znikałam czasem na 3 dni, bo dzieciaki były wtedy na Podhalu, kiedy był tak zwany lockdown ogólny. No to już wtedy można powiedzieć, że było mnie ciut mniej. Czy wiem, czego chcę? Wydaje mi się, że im dalej w las, tym wiem, czego chcę, ale też bardziej wiem, czego nie chcę. I ja nie lubię być tak bardzo zabieganą, tak bardzo zajętą, tak bardzo nieogarniającą rzeczywistości. Ja jednak jestem osobą, która ceni sobie wolny czas, która sobie właśnie ceni czas dla rodziny, która ceni sobie czas z czasem na nic nie robienie. Jest to niezwykle ważne, żeby gdzieś być sam na sam ze sobą, ze swoimi myślami. Więc tak, mogę powiedzieć, że więcej wiem, czego bardziej chcę, ale nie jest to w ogóle związane z życiem zawodowym. Moje życzenie i marzenie na 2022 to, żeby wreszcie skończyła się pandemia. To chyba wszyscy o tym marzą, żeby cała moja rodzina była zdrowa i żebyśmy wreszcie wyjechali na jakieś wymarzone, zasłużone wakacje, czy to nawet narciarskie, czy gdzieś w ciepłe.